Będzie taka woda jak w Płocku, to będziemy pływali. Ale jak się przeleje, to brzeg będzie zalany. Ta rówka będzie zalana. Do nas chyba nie dojdzie. Tak wygląda elektrownia Wały Śląska 10 lipca 1997 roku. Tylko ja się popatrzę kamerą, nic więcej. Tak wygląda elektrownia Wały Śląska. Zbiornik praktycznie jest pusty. Czwartek 10 lipca 1997 roku Wały Śląska 11:37. Jak widać, zbiornik jest pusty. Prawie pusty. No wczoraj w komunikatach telewizyjnych, radiowych podawali. Telewizja Dolnośląska podawała, że tam mnóstwo wsi przed Wrocławiem ma być zalanych zarządzeniem Komitetu Przeciwpowodziowego. Wypowiadał się prezydent Wrocławia, Bogdan Zdrojewski, na temat tej sytuacji. Informacje myśmy oglądali przed 24. No może nie będzie tak tragicznie, może nie będzie tak źle. Niewiele się zmieniło od wczoraj. O 5 rano też. Tak wygląda wał ochronny o 16:33 w Brzegu Dolnym 11 lipca 1997 roku. W Brzegu Dolnym. Ksiądz Tomek. Tak wygląda Odra w Brzegu Dolnym o godzinie 12:02. Oj, zaleje nas, zaleje. Brzeg Dolny żegna. Górka Przetamek Promowej. 12:05 12 lipca 1997 roku. Pracownicy Urzędu Miejskiego podają komunikaty. Zobaczcie murek Domu Kultury. Na cóż opadał Odra. Dom Kultury. Na Wałach Śląskich. Chodź tu posiadać. Z Komitetu Przeciwpowodziowego ogląda trasę, co nas będzie czekało, mieszkańców Brzegu Dolnego. A w tej chwili jest 14:45. Jestem na Wałach Śląskich, w kąpielisku, z tej strony, a z tej strony to płynie żywioł. Już ten zbiornik był kilka dni temu, jak pamiętacie, był pusty. Chodź tutaj, Pysia. A teraz już jest prawie pełny. Jeszcze metr i będzie wylewa. Tak wygląda ulica Kochanowskiego w Brzegu Dolnym o godzinie 17:36 12 lipca 1997 roku. Myśmy zobaczyli koło naszego sklepu Bogusia i Bujacza. Droga do Domu Kultury. Ulica Wodna. Elektrownia Wały Śląskie, Zakład Energetyczny Wrocław, Elektrownia Wodna, Wały Śląskie. To nas troszeczkę chroni przed zalaniem wody. Brzeg Dolny. 18:01. Elektrownia Wały Śląskie. Stąd płynie woda na Brzeg Dolny. na wysokości Polka, za Polkiem. Ulica Odrodzenia. Pani Baściańska napracowała zrobienie tego ogródka. To miejsce, które filmowałem, to jest jedno. Biuro Mirka Stanisławskiego. I tutaj budynek ulica księdza Puka, Jana Puka. A tak wygląda podwórko, plac przed kościołem Matki Boskiej Szkapliarnej w Brzegu Dolnym w rynku. Zalane. Dali budynek Wiktora. Tu jedziemy, że nas płynie. Tam woda jeszcze jest. Wjeżdżam w ulicę Odrodzenia, tam stoją wozy strażackie. No tu mocno. Jadę na ulicę Parkową. Też zaczynałem tam tą